Cześć, w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o półksiężycu oraz zabieraku w silniku 139 QMB GY6. Także zapraszam. Jak wiecie, ruch wychodzący z naszej nogi przez kopkę, dźwignię rozruchu nożnego jest kierowany do półksiężyca. Z kolei ten półksiężyc, wykonując ruch obrotowy, obraca nam zabierakiem, który to obraca nam wałem. I w zależności, jakie będziemy mieli tutaj przełożenie, z taką siłą będziemy musieli kopnąć w kopkę, z takim obciążeniem, w zależności od właśnie tych trybów. Dajmy na to, półksiężyc będzie się przesuwać z prędkością 10 km na godzinę, hipotetycznie zakładając, i zabierak będzie się nam obkręcał z prędkością 30 km na godzinę. Gdy my zmienimy zabierak na mniejszy, czyli z 8 zębów na 7 zębów, to automatycznie przełożenie nam się zmieni i również prędkość, a co za tym idzie opór, który wywieramy na kopkę. Ja tutaj mam zabierak oraz półksiężyc dostosowany do 8 zębów, czyli tutaj mam 8 zębów, a tutaj mam 20 zębów. Średnica półksiężyca wynosi 89 mm dla 8 zębów. Jeszcze raz sobie sprawdzimy tą informację z internetu. No i faktycznie mamy 89 mm, czyli informacja jest prawidłowa. Zabierak 8 zębów. Półksiężyc 20 zębów, średnica 89 mm półksiężyca. Zabierak 7 zębów, półksiężyc 21 zębów, 91,5, średnica półksiężyca. Ja tutaj mam 8 zębów oraz 20, co daje mi pewne przełożenie, ale trzeba by było to pomnożyć razy 2, ponieważ tutaj mamy tylko połowę tych zębów. Policzmy sobie dokładnie je, ile dokładnie ich jest, żeby przybliżeniowo sobie zmierzyć, jaka tutaj będzie różnica. Oczywiście ostatniego zęba nie liczymy, ponieważ mnożymy to razy 2, nie? Czyli 21 by wychodziło, czyli 40 zębów tutaj zabierak, znaczy się półksiężyc, i tutaj na zabieraku liczymy zęby. 8, 40 przez 8, i tutaj mamy przełożenie 5 do 1. I jak widać, pierwszy wariant 5 do 1, drugi wariant 6 do 1. Czyli załóżmy, iż to jest przełożenie z roweru, i z przodu im mniejsza zębatka, z tyłu im większa, tym więcej musimy wykonać pracy nogami, aby przemierzyć dany odcinek. No i już widzicie, jaka jest różnica, także gdy zamawiacie sobie zabierak, musicie przeliczyć ilość zębów, ponieważ zabieraki są 7-zębne oraz 8-zębne i półksiężyce są z zębami 20 oraz 21. Także warto mieć to na uwadze. I od razu tutaj warto wspomnieć, iż zmieniając sobie zabierak z 8 na 7, to będzie lżej nam się kopało i mniej obrotów wał korbowy będzie wykonywać, także mniejsze obciążenie będzie na pokrywę. Także na razie.